Cześć, tu Ola. Startujemy z pierwszym odcinkiem i zapraszamy na naszą typerską zapowiedź weekendu. Zaczniemy od meczu 33. kolejki Premier League. Arsenal w piątek podejmie sąsiadujący w tabeli Everton. Patrząc na formę obu klubów we wszystkich rozgrywkach, to kanonierom wiedzie się nieco lepiej niż The Toffees. Arsenal nie przegrał od 4 meczów i awansował w tym czasie do półfinału Ligi Europy. Everton z kolei nie wygrał od 6 spotkań i odpadł z Pucharu Anglii. Drużyna Carlo Ancelottiego straciła ostatnio swojego najlepszego strzelca. Dominic Calvert-Lewin nie wystąpił w ostatnich 2 meczach i raczej zabraknie go także w piątek. Jego absencja była widoczna w grze drużyny z Liverpoolu. Po stronie Arsenalu także zabraknie kilku gwiazd. Ciągle po chorobie nie wrócił kluczowy napastnik Pierre-Emerick Aubameyang, a oprócz niego kontuzjowani są także Martin Odegaard i David Luiz. Absencję Gabończyka pokrywa dobrą grą Alexandre Lacazette, który w 3 ostatnich meczach zdobył 4 gole. Faworytem są gospodarze, za którymi przemawiają także liczby. Everton nigdy nie wygrał na Emirates. Dlatego typujemy kombinację w Betfanie po kursie 2.02, w której Arsenal nie przegra, a wynik będzie poniżej 2,5 bramki. W sobotę czeka nas spotkanie West Hamu United z Chelsea. Obie drużyny sąsiadują ze sobą w ligowej tabeli i mają identyczny dorobek punktowy. Młody są rewelacją rozgrywek i poważnie walczą o miejsce w Lidze Mistrzów. Konkurencja marzy o tym samym i nie będzie łatwo im utrzymać miejsca w top 4. Chelsea świetnie radzi sobie w Lidze Mistrzów. Dotarła do najlepszej czwórki, ale zaczęła gubić punkty w Premier League. West Ham po ważnych wygranych z Leicester i Wolverhamptonem zaliczył niespodziewaną wpadkę z Newcastle. The Blues nie wygrali na terenie Młotów od 2017 roku, ale w tym sezonie na Stamford Bridge odnieśli pewne zwycięstwo 3-0. Patrząc na ostatnie mecze obu zespołów, widać, że jedni strzelają jak natchnieni, 11 goli West Hamu w 4 meczach, a drudzy świetnie bronią, tylko 4 stracone bramki w 10 meczach. Po kontuzji wraca Thomas Soucek, co jest świetną wiadomością dla gospodarzy. David Moyes wielokrotnie przekonał się, jak bardzo może polegać na tym zawodniku i zapewne będzie chciał skorzystać z jego usług od pierwszego gwizdka. Na liście kontuzjowanych są ciągle Michail Antonio, Declan Rice, a ostatnio dołączył do nich Aaron Cresswell. Thomas Tuchel nie ma tylu zmartwień. Kontuzjowani są wprawdzie Thiago Silva i Mateo Kovacic, ale Niemiec ma ich kim zastąpić. Skoro ostatnio sypie się mnóstwo goli w meczach West Hamu, to stawiamy na zakład powyżej 2,5 gola w meczu, który w Fortunie jest po kursie 2-0. W niedzielę zajrzymy do Francji, gdzie w ramach 34. kolejki czeka nas mecz Olympique Lyon z Lille. Do końca rozgrywek pozostało 5 kolejek, a wciąż aż 4 kluby liczą się w walce o mistrzostwo. Różnica między całą czwórką Lille, PSG, Monaco, Lyonem jest tak niewielka, że do końca sezonu będziemy mieli wielkie emocje. Lille w ostatniej kolejce straciło cenne punkty, tylko remisując Montpellier. Lyon odrobił część strat do lidera, wygrywając 2-1 z Nantes. W bezpośrednich ligowych starciach między tymi zespołami Lyon nie wygrał 8 kolejnych meczów, notując 4 porażki i 4 remisy. Żadne z tych spotkań nie zakończyło się bezbramkowym remisem. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że gospodarze w tym roku nie strzelili gola tylko w jednym z 19 meczów. Walka o tytuł w Ligue 1 już dawno nie była tak pasjonująca, a będzie jeszcze bardziej, jeżeli obie drużyny podzielą się punktami w najbliższym meczu. I my tak właśnie stawiamy. W STS po kursie 3.30. A teraz La Liga i bardzo ważny mecz dla Atletico Madryt. Drużyna Diego Simeone była już niemal pewna tytułu, ale nagle zaczęła seryjnie gubić punkty. Real i Barca w tym czasie szybko zaczęły odrabiać straty. Mecz Atletico Bilbao z Atletico Madryt zapowiada się bardzo ciekawie. Ostatnie bezpośrednie spotkanie zespoły rozegrały nie tak dawno, bo w marcu tego roku. Górą wówczas byli Rojo Blancos. Spośród 10 ostatnich meczów między tymi zespołami, Baskowie wygrali tylko 1, a przegrali aż 7. Atletik w lidze prezentuje się fatalnie. Ostatnie zwycięstwo odniósł ponad miesiąc temu. Dodatkowo morale Basków są bardzo niskie po 2 przegranych finałach Pucharu Króla. Zabolała zwłaszcza derbowa porażka z Realem Sociedad. Zespół Diego Simeone przystąpi do meczu bez 2 największych gwiazd. Kontuzjowani są João Félix i Luis Suárez. Ostatnio w meczu z Eibarem godnie zastąpił ich Ángel Correa, strzelając 2 gole. Atletik nie dość, że jest rozbity psychicznie, to jeszcze będzie musiał sobie radzić bez swojego lidera Ikera Muniaina. Reasumując, Baskowie są w dołku, goście są na musiku. Stawiamy czystą dwójkę w Etoto i czekamy na Wasze kupony. To były nasze typy na pojedyncze wydarzenia, a teraz na deser mamy dla Was kilka pewniaków, które dajemy na jednym kuponie i gramy za 50 zł o 2 stówy. Wszyscy walczą o ważne cele i są zdecydowanymi faworytami w swoich meczach.
Dlatego naszym zdaniem warto postawić bez podpórek na Liverpool, Bayern, PSG, Real i Inter. Na dzisiaj to wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Podzielcie się z nami swoimi typami. Mamy nadzieję, że dacie nam szansę i chętnie będziecie nas śledzić. A kto wie, może z odcinka na odcinek coraz bardziej się polubimy? Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!